środę ma się odbyć sekcja zwłok dwóch kobiet, które w poniedziałek zostały znalezione w lesie w Romanowie niedaleko Częstochowy. Wszystko wskazuje na to, że to 45-letnia Aleksandra W. i 15-letnia córka Oliwia. Służby, które wczoraj działały na miejscu, nie trafiły tam przypadkowo. Te ciała były ukryte pod powierzchnią ziemi, były zakopane w niedalekiej bliskości, w niedalekiej odległości od siebie. Z uwagi na to, że te ciała tam odnaleźliśmy, jak również truchło psa, i biorąc pod uwagę te okoliczności, o których wskazałem wcześniej, także informacje, które zebraliśmy do tej pory, jak mówię, wszystko wskazuje na to, że mówimy o tych poszukiwanych wcześniej kobietach. Matka z córką wyszły na spacer z psem 10 lutego. Ostatni raz były widziane przy ogródkach działkowych przy ulicy Żyznej. To zapewne każdego poruszy do głębi, no bo to dwie kobiety w taki sposób, no nawet nie wiadomo, jak to się stało, wie pani, więc tu trudno też do tego się odnosić jakoś. Ale jest to tragiczne, no co by na to... Jakby na to nie patrzeć i co by o tym nie mówić, to jest to tragiczne. Nigdy tu się nic raczej nie działo. No. Znała ta... pani może te osoby? Nie. Tylko tak z widzenia coś tam, ale tak raczej nie. Czyli mówi pani, że sąsiedzi wszyscy są wstrząśnięci? No, wstrząśnięci, tak. No bo mówię, wcześniej takiego czegoś tu u nas nie było na osiedlu, żeby coś było więcej. Prokuratura cały czas nie ujawnia, czy, a jeśli tak, to jak dobrze oskarżony o zabójstwo 52-latek znał się z kobietami. Nie podaje też potencjalnego motywu zbrodni i tego, w jaki sposób zginęły matka z córką. Więcej ma być wiadomo po sekcji zwłok, która ma też potwierdzić, że znalezione zwłoki to na pewno Aleksandra W. i jej córka. Krzysztof R. został aresztowany na 3 miesiące, nie przyznaje się do winy.